Siemano, siemano. Codzienna rutyna, czyli dobre śniadanko przed pracą, przed ciężkim dniem w pracy. I słuchajcie, wczoraj udało mi się wycisnąć 100 kg na klatę. Prawie 4 miesiące treningów za mną i wleciała pierwsza stuwa. Stuwa to była taka, to było dla mnie coś, powiem wam, że nigdy w życiu tyle na klatę nie podniosłem. To był tylko jeden wycisk, ale i tak stówkę wycisnąć na takiego szczurka jak ja, to dla mnie już jest coś. Rozgrzałem się najpierw 50, później parę ruchów 80 kilo, no i przysiadłem do setki i wleciała. Wleciała fajnie, drugi raz już nie dałem rady, kumpel mi pomógł, zaraz zobaczycie film. No i co, stówka to jest takie, wiecie, takie marzenie z dzieciństwa, bo pamiętam za mało lata, jak mieliśmy gdzieś pierwsze siłownie, gdzieś tam miałem taką przygodę, jak miałem 16-17 lat, że gdzieś tam sobie ćwiczyliśmy, to jak się słyszało, że ktoś podnosi 100 kilo, to było wow, ja pierniczę, 100 kg na klatę. Dobra, mamy środa, nie, mamy wtorek, jest wcześnie rano, jutro środa, ostatni dzień pracy, bo czwartek jest wolny, w Holandii Dzień Króla, jeszcze tylko w piątek idziemy. Także zobaczcie film z wczoraj, jak wyciskam stówę. No i udało się, mamy to, stówka siedzi, wkręciłem się w siłownię, powiem wam, że jeżeli tak pociągnę do końca roku, to będzie mega progres i mega sztos z mojej strony, bo nigdy tak długo nie ćwiczyłem, na razie mi się podoba, mam nadzieję, że tego nie spieprzę. Tymczasem kończę śniadanie i lecę do pracy. Dobra, to jedziemy do pracy, zaczynamy kolejny dzień. Jedną rzecz chciałem tutaj powiedzieć. Nie to, żebym się tłumaczył, tylko chciałem powiedzieć moje spostrzeżenie, moje podejście na ten temat, bo wczoraj wpadł vlog, gdzie z Adrianem jesteśmy w takim snack barze, czyli w takiej budce, w takiej knajpce z szybkim jedzeniem, z fast foodem. Ja tam siedzę i jem w czapce. I parę osób do mnie pisze, że jak ja mogę w restauracji jeść w czapce, nie? Po pierwsze, to nie jest restauracja, tylko to jest taka fast foodownia. Coś takiego jak w Polsce budka z kebabem, tylko że możecie zjeść w środku na stojąco. Tam akurat były jeszcze hokery, stoliki na zewnątrz. Ale to nie była restauracja. To jest knajpka z szybkim jedzeniem. I druga sprawa, no nawet że jem w czapce. Jadłem w czapce dlatego, bo miałem długie włosy, nie miałem nażelowanych i po prostu zawsze wtedy chodzę w czapce, bo ja mam długie włosy, jak ich nie nażeluję, to są takie pióra i chodzę w czapce. I ludzie piszą, jak ja mogę jeść w czapce. Ale ja nie rozumiem tego, dlaczego nie mogę jeść w czapce. Dlaczego nie mogę zjeść w czapce? Dlaczego jest takie, dlaczego mamy takie głupie, stereotypowe podejście, że ktoś kiedyś powiedział, że nie wypada jeść w czapce i ja teraz nie będę jadł w czapce, bo tak nie wypada. Nienawidzę tego, jak ktoś mi mówi, że ci nie wypada. Słuchajcie, mam ochotę jeść w czapce, to jem w czapce. I co w tym dziwnego? Czym i w jaki sposób ja kogoś urażam tym, że jem w czapce? Kompletnie tego nie rozumiem. Kompletnie nie rozumiem takiego podejścia. Ludzie, naprawdę, ja bym chciał,
Moim takim jedynym, chyba największym marzeniem jest to, żeby każdy żył po swojemu i pozwolił żyć komu innemu. Dla mnie, jeżeli ktoś jest dobrym człowiekiem, żyje w pełni zgodnie z człowieczeństwem, czyli nie robisz krzywdy drugiej osobie, nie krzywdzisz żadnych osób, nie krzywdzisz dzieci, nie krzywdzisz swoich bliskich, po prostu nie sprawiasz nikomu krzywdy, to niech każdy sobie robi, co chce. Chcesz chodzić w żółtych spodniach, to sobie chodź w żółtych spodniach. O'Hara dobija do 40, kupił sobie gitarę, chce grać na gitarze. No i fajnie, niech sobie gra. O to chodzi w życiu, żeby spełniać marzenia i robić to, co się lubi, a nie słuchać kogoś, bo tak nie wypada. Ile ludzi się hamuje, bo ktoś powie, bo co powiedzą inni, bo tak nie wypada. Nie, tam nie pójdziemy, bo ja jestem po 50 i zobaczą, że jestem na imprezie. W wieku 50 lat nie wypada, co powiem sąsiedzi. Rozumiecie? Ja mam takie podejście. Jeżeli nikomu nie robię krzywdy, jeżeli ktoś mnie przypuścił, chociaż miał pierwszeństwo, jeżeli nikomu nie robię krzywdy, to niech sobie robię, co chcę. Niech sobie żyje po swojemu. Jak mam ochotę zjeść czapce, to jem w czapce. Co w tym dziwnego jest? Nie wiem, ludzie mają takie jakieś, że wszystko musi być tak, jak ktoś powie, nie? Zobaczcie, co było, już nie chcę, ale poruszę ten temat jeszcze raz. Co było ze Świrusem? Zobaczcie, co było ze Świrusem. Jaka była nagonka w telewizji, wszędzie. Szczepcie się wszyscy. Pół świata się zaszczepiło. I co? I cisza teraz nagle. Nic się nie dzieje. Ja tego nie zrobiłem, bo nie czułem takiej potrzeby. Dlaczego my ludzie wierzymy w to, co nam ktoś mówi? Czemu nie możemy myśleć racjonalnie? Nie jedz w czapce, bo tak nie wypada. Nie jedz w czapce, bo to nieładnie. Dlaczego nieładnie? Bo ktoś tak powiedział? Bo ktoś powiedział, że tak nie wypada, że ja nie mogę? No, tutaj ja mam pierwszeństwo, koledzy. Spieszy się każdy do roboty, nie? Tego nie rób, bo ci nie wypada. No takie mam podejście. Nie lubię, jak ktoś mówi mi, tego nie rób, bo ci nie wypada. Nie ma nic do jedzenia w czapce, no. Będę chciał, to se zjem, nie wiem, w szaliku, w rękawiczkach. Co to zmieni? Czy ja kogoś tym urażam? Nie wydaje mi się, nie? Niech każdy żyje tak, jak chce i niech robi to, co chce. Niech przeżyje to życie. Nie oczekujcie od innych ludzi, że będą tacy jak wy. Że jak wy coś robicie tak, że jeżeli macie takie życie i wam się wydaje, że tak ma wyglądać życie, to tak każdy będzie żył. Nie. Każdy będzie żył po swojemu. Każdy człowiek jest inny, każdy będzie robił co innego. A ludzie chcą, żeby każdy był taki jak oni, żeby każdy był taki sam, nie? Skoro ja chodzę do kościoła, to ty też musisz chodzić do kościoła. Skoro ja robię to, to ty też musisz robić to, bo jak nie robisz tego, to jesteś inny jakiś, nie? Naprawdę, życie nie polega na tym, o czym tak naprawdę myślicie. Życie trzeba przeżyć zgodnie z człowieczeństwem. Takie jest moje podejście. Lecę do roboty.